Cześć, witam. David Herbert Lawrence, angielski pisarz z początku XX wieku, znany jest przede wszystkim jako autor skandalizującej powieści Kochanek Lady Chatterley. Książka ta znalazła się na indeksie w Anglii, nie można było jej drukować, zresztą jak wszystkich powieści Lawrence'a, między innymi tej. Zakochane kobiety. Powstała ona na początku XX wieku, zaraz po napisaniu Kochanka, Lady Chatterley, i jej obecność na indeksie, czyli na liście powieści zakazanych, trwała bardzo, bardzo długo. Ponieważ Anglicy uznali tę powieść za bardzo skandalizującą, albowiem mamy tutaj do czynienia z czworokątem miłosnym, z czworokątem. Akcja dzieje się na angielskiej prowincji, ale nie jest to prowincja typu Jane Austen, pastelowa i herbaciana. Jest to prowincja przemysłowa. Małe miasteczko, w którym rozgrywa się akcja powieści, jest miastem górniczym. I w tym właśnie mieście, pokrytym czarnym górniczym pyłem, mieszkają dwie siostry, Ursula i Gudrun. Obie pracują w miejscowej szkole. Chociaż Gudrun jest właściwie artystką, tylko na chwilę powróciła do domu. Ursula kocha Ruperta, który również jest nauczycielem. Gudrun kocha Geralda, który jest bogatym właścicielem kopalni. A Rupert i Gerald są zakochani w sobie nawzajem. Tylko oczywiście o tym nikomu nie mówią i sami się przed sobą do tego nie przyznają. I ten cały czworokąt miłosny, uczuciowy funkcjonuje w tej małej społeczności górniczego miasteczka. Obie siostry kochają bardzo. Kochają do końca, kochają do zatracenia. Chcą też wyjść za mąż, bo nie widzą swojej przyszłości inaczej niż w towarzystwie męskim, który to mężczyzna zapewni im nie tylko absolutną miłość, ale poczucie bezpieczeństwa w tym niepewnym życiu przemysłowej Anglii. Marzenia Ursuli się spełniają. Wychodzi za mąż za Ruperta, są absolutnie szczęśliwi. Natomiast związek Geralda i Gudrun jest bardziej burzliwy i bardziej niejednoznaczny. Odtrącają się i wracają do siebie. Ranią się nawzajem i przyciągają. Jest to więc nieustanna huśtawka uczuć. Apogeum tych uczuć opisał Lawrence, przenosząc akcję do Austrii, dokładnie w Alpy Austriackie. Ostatnie bowiem rozdziały właśnie tam się rozgrywają. Jest zima, a austriackie Alpy, i tutaj tych czworo ludzi, jak mówię, przeżywa apogeum swych uczuć. Między Rupertem a Ursulą kwitnie miłość. Są dla siebie stworzeni, nieustannie o tej miłości rozmawiają. Nicują ją, omawiają na wszystkie strony. Natomiast napięcie między Gudrun a Geraldem nieustannie rośnie. Tak mocno rośnie, że dochodzi do tragedii. Do tragedii w górach, w tej właśnie klimatycznej, zimowej scenerii. Autor, czyli Lawrence, mówi też o miłości między Geraldem a Rupertem. Jest tutaj jedna scena, kiedy obaj są ze sobą bardzo blisko, ale czują łączące ich uczucie, niemniej jednak o nim nie umieją opowiedzieć. Dziewczęta, kobiety, Ursula i Gudrun wiedzą o emocjonalnym związku między mężczyznami, czyli między Rupertem i Geraldem, ale między sobą o tym nie rozmawiają. Dopiero w ostatniej scenie Rupert przyznaje się żonie, że jego uczucie do Geralda było dla niego bardzo ważne, że dawało mu inne spojrzenie na świat, że dopełniało go jakoś. Scen erotycznych w tej książce jest niewiele i są one naprawdę bardzo łagodne, bardzo pięknie opisane. Także dziwić nas może to, iż książka ta pozostawała na indeksie i była książką bardzo skandalizującą.
Dziś, po latach, uważam, że tę książkę warto przeczytać, ponieważ ci ludzie potrafią mówić o uczuciach. Mogą to robić godzinami, mają wiele słów na określenie tych niuansów uczuciowych, które ich łączą. W porównaniu z tym, czy co, jak dzisiaj mówimy o uczuciach, jest to naprawdę bardzo piękna literacka książka. Warto więc ją przeczytać i porównać nasze widzenie, czy nasze spojrzenie na miłość, czy nasze mówienie o miłości z tym z początku XX wieku. Dziękuję, do zobaczenia.